Zobaczcie, co za sztynks mi się zrobił podczas testów wozu. I mianowicie akumulator zrobił kaput. Odpalanie na kable nie dało efektu. Ładowałem go przez godzinę poprzedniego tego, co kaputnął. I też nic nie dało, to musiałem podmienić akumulator z Ursusa. I dopiero udało się uruchomić ciągnik, także niemiła niespodzianka. To co? Idę po klucze, wyciągam ten akumulator, w międzyczasie nim przyjedzie nowy, włożymy go do Ursusa i przy okazji omówię, jak już będę wkładał do Ursusa, jakie plany mam co do tamtego ciągnika. A few moments later. Tu już jestem z narzędziami. Pierwsza rzecz, to trzeba odchylić ten schodek, bo ten akumulator jest nieco innych wymiarów jak oryginalny. Oryginalnie tu siedział tylko 100 amperogodzin, co według mnie jest troszeczkę za mało, jeśli chodzi o akumulator do traktoru. Z tego względu, że 100 amperogodzin to przy dobrym większym samochodzie, przy busach już takie się akumulatory wstawia do ciągnika. Moim zdaniem to jest troszeczkę przyskromnie. Dobra, i cyk, schodek mamy podniesiony, tylko go zabezpieczyć trzeba, żeby mi nie opadł na głowę. Głowa jak głowa, ale kamery szkoda, prawda? Głowa się zagoi, z kamerą gorzej. W sumie to może niektórzy by się ucieszyli, bo już by filmów nie było nudnych. Tutaj te śruby już przy nowym akumulatorze będą założone nowe, z tego względu, że już ta korozja trochę podjadła. I przy ponownym odkręcaniu by niestety był z nimi problem, zapewne się ukręciły i już zostały. I tak jak na mały akumulator 100 amperogodzin 7 lat równo wytrzymał w tym ciągniku i przeszło 2000 godzin, może przebieg nie jest imponujący, ale ten ciągnik pracuje jako pomocniczy dopiero od niedawna, tak naprawdę kiedy troszkę się gospodarstwo rozrosło, zaczął pracować więcej. On był ogólnie kupiony z dofinansowaniem z PROW-u z lat 2007-2013, z działania różnicowanie w działalności w kierunku pozarolniczym. No i to był troszeczkę taki wybryk, nie był to konieczny zakup, dlatego on w pierwszych latach stał. Później to gospodarstwo się nasze sporo wzrosło, powiedzmy sobie z 40 paru hektarów obecnie na 70. No już i zaczął ten ciągnik po prostu trochę pracować. Później przyszła manitka w 2016 roku i już ten ciągnik miał ładować odpięty i po prostu zaczął pracować jako pomocniczy w pełnym zakresie. Ursus został w wozie, a tym praktycznie większość lżejszych prac, no oprócz tam owijarki, obryskiwacza czy siewu, chociaż siew to też częściowo wykonywał, przejął te wszystkie prace. Do głównych została Waltra, no ale też wiadomo, jak tam był przypadek, że tamten większy był do czegoś potrzebny, to i tym rozrzutnik czepiało i obornik woziło z pługiem zagonowym. U mnie Grudgens też w tym turem 4x35 sobie spokojnie radził i pracował. Także tutaj teraz dopiero praktycznie zaczyna robić przebiegi. W tym sezonie około 400 godzin przepracował. Także już coś zaczyna robić. Dobra, mamy akumulator wyjęty. Teraz idziemy do Ursusa. No to cyk. No i tutaj jest trochę syfu już w tym ciągniku. Skoro to klema plusowa, która minusowa, to jak myślę, to będzie plus, a to jak się spodziewam, to będzie minus. Zaraz zobaczymy, bo one są różnych rozmiarów i plusowa jest większa. Jeśli plusowa jest większa, dobrze mówię, plusowa jest większa, to jest plusowa.
A nie, ta. Jeszcze tu nie ma na tym, dla pewności. Nie widać. Ale tak, to jest minus. Na 100% to jest przytwierdzone drewno, także to jest minus. A to jest plus. Czyli już zagadka rozwikłana. No ja tego akumulatora nie wyjmowałem, także i mogłem chwilę poświęcić na rozkminę. Dobra, tutaj się rozgadałem. Niepotrzebnie ogólnie. Ciągnik już ma 13 lat. I trochę ząb czasu się nad nim odgryzł. I troszeczkę widać już zużycia. I tutaj parę rzeczy wymaga wymiany. Tak jak na pierwszy rzut oka. Już opona. Ta przednia. Czemu została założona taka byle jaka i nie kupiona jak ta. Z tego względu, że ta też jest już biedna. I to było na szybkości, bo strzeliła, wiadomo, ten ciągnik w wozie proszowym pracuje. Codziennie przebiegłem po kieszonkach, znalazłem jakiś rozmiar w miarę podobny, tylko że jest szersza. Średnicą jest mniej więcej to samo co tamta, tylko jest szersza, no i nie ma bieżnika. No ale ciśnienie trzyma już ponad rok, bo to było w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, września jakoś chyba tak założono, czy w sierpniu jeszcze. Wiem, że w zeszłym roku była założona i rok już przejeździła, także tutaj nic się z nią nie działo i myślę, że jeszcze by pojeździła, ale z uwagi na to, że jest łysa i niepewna, bo ma swoje lata, trzeba już założyć komplet nowych opon i tutaj się zastanawiam, czy już nie iść krok dalej i troszeczkę większą średnicę, żeby mu się większy rozmiar opon, bo te są 7,5 na 16 czy 750, nie wiem, różnie ludzie mówią, a tutaj widziałem 900 bądź też 9.0 na 16, tylko to też pewnie by się wiązało z tym, że trzeba byłoby błotnik wymienić na coś szerszego i wyżej go usadowić, czyli pewnie w grę by wchodziły te plastikowe już błotniczki. Poza tym, no tutaj zostało mi, już zakupiłem, nie wiem jak tu będzie widać w tej kamerze, nową poduszkę na siedzenie, bo już ta jest zniszczona, już mam kupioną. Nie wiem czy będzie pasować bez przeróbek, ale postaram się, oparcie też jest troszkę nadgryzione, ale jeszcze tutaj jak na ciągnik taki pomocniczy to może pozostać. Generalnie tak, pierwszy primo plan to jest wysprzątnąć, wyczyścić, wymyć elegancko, wymienić olej, bo już też w silniku godzin swoich przepracował. Zamontować szybę w miarę możliwości. Też kupiłem oświetlenie LED-owe. Przerzucę te halogeny, wyrzucę, bo one raz, że gówno co świecą, za przeproszeniem. Zwykłe halogenówki. I założę LED-owe. Może nie są to jakieś markowe Wasemy czy coś w tym stylu, tylko Chińczyki, ale... No ale mam w ładowarce Chińczyki, mam tutaj walczę też na te boczne lampy. Chińczyki, jakoś to świeci nie gorzej na pewno jak te halogenówki. Także to będzie zrobione. Mam nadzieję, że się spodoba temat renowacji Ursusa, troszkę go po prostu dopieszczenia takich właśnie detalów. Można nowe lusterka to kupić, bo te wkłady są popękane, może nie wypadły, ale popękane już też nie ma tego luka jakby powinien być. No i tak ogólnie, no, jakaś kosmetyka, te sprawy, co do awarii przez 13 lat i przebieg prawie 5,5 tysiąca godzin, jedynie uszczelka pod głowicą siadła, no i na gwarancji podnośnik robili, bo strasznie trząchał przy podniesionym jakimś obciążeniu jakimkolwiek, to aż ciągnik cały chodził, to zrobili, nie do końca im się to udało usunąć, teraz też jak większy ciężar, to też trzącha traktorem, nie wiem czemu to jest, no ale to już ten ciągnik z końcówki produkcji w Warszawie jest i już teraz nie ma praktycznie do kogo mieć o to żalu. Nie jest to idealnie, ale jako pomocniczy mówię, to da się mu wybaczyć, ale jeśli chodzi o silnik i skrzynie i te główne podzespoły, tutaj to pracuje bez zarzutu. No tam jakiś wyciek ze wspomagania, takie pierdółki to też się zdarzały. No ale z główniejszych awarii to była uszczelka pod głowicą puściła. No i grzał się i wywalało płyny ciemne górą.
Tutaj znajomy mechanik najpierw przyjechał i wymienił samą uszczelkę. Powiem, jakiś czas to chodziło, ale gdy już dostał obciążenia, gdy tam poplony w zeszłym roku wałował, no to uszczelka znowu powiedziała kaput. I wtedy się wzięliśmy z tatusiem sami we dwóch. Rozebraliśmy go w ciągu jednego dnia. Odwieźliśmy głowicę do planowania. Głowica została splanowana, nowa uszczelka. I już tutaj po prostu drugi rok chodzi bez zarzutu, nic się nie dzieje. Zrobione tak, jak powinno być wszystko. Dobra, gadu, akumulator się sam nie wstawi. Tutaj mamy minus, czyli stoi odwrotnie. Ciach! Opsa. Pewnie będę musiał iść po kombinerki. Ciach. O. Już jest na miejscu. To mocowanie akumulatora może jakoś nie powala, no ale trzyma się i jeździ, także tutaj nie ma co marudzić. No tutaj też jest troszkę ta blacha podrzewiana, wypadałoby to wszystko oczyścić, pomalować. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. Na razie nic nie przegniło póki co. No wiadomo, z tego akumulatora gdzieś tam jakiś kwas pocieknie, coś się rozszczelni gdzieś na jakimś dołku i już po prostu żre. Teraz trzeba będzie kombinereczki przynieść, dokręcić ładnie, założyć klemy i gotowe. Tutaj w tej jeszcze klemie pewnie trzeba zmienić śrubę, bo chociaż nakrętkę. No, nakrętkę, bo ją zeżarło. Trzeba nową nakrętkę, 8 przynieść. No i w sumie to by było na tyle. Także jeżeli się podoba taki troszkę luźniejszy vlog garażowy z detalingu tej maszyny, także dajcie znać, to będę nagrywał i na bieżąco wrzucał, co uda mi się tam zrobić przy tym ciapku. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu.